Uczymy sztuki filmowania, sztuki filmu, jak pokochać sztukę filmu. Jarosław Kasperek, instruktor z Domu Kultury w Ustce. Jak operować materią filmową, jak ją przekształcać dla własnych potrzeb. Wizja to jedno, ale te techniczne, bardzo specjalistyczne umiejętności to druga kwestia. Mamy wyspecjalizowanych ludzi od tego, jak pan Adam Roczek, który właśnie dzisiaj przeprowadza zajęcia, którzy w te tajniki trudne odpowiednio młodych ludzi wprowadzą. Młodzi ludzie? Jaka to grupa osób? Młodzież gimnazjalna, to jest nasza podstawa, ale także licealiści, głównie z pierwszych klas. Urszula Mroczek, pracuję w Domu Kultury w Ustce, jestem koordynatorem projektu Filmożercy. Na podstawie takich działań właśnie potrzebnych do realizacji filmu, ma uczyć takich innych też umiejętności typu organizacji pracy, współpracy w zespole, no zdobycia takich nowych umiejętności artystycznych, jak jakieś tam wprawki aktorskie, operatorskie, charakteryzacji, bo film będzie między innymi o zombie, więc taką umiejętność młodzież musiała też posiąść, żeby zrobić tego zombiaka. Efektem waszej pracy będzie film albo nawet filmy. Tak, w założeniu był jeden film, przy okazji powstał jeszcze jeden, więc na pewno dwa takie są. Oskar Chyrzyński z projektu Filmożercy. Twoja rola w tym projekcie? Jestem reżyserem i koordynuję ekipę. Na początku rozstawiam wszystkich po kątach, później daję wskazówki i patrzę, jak grają. Uzupełniam wszystko oraz pomagam kamerzyście. Jaki to film? Jest to film Zepsucie, opowiadający o zombie i detektywie, który ma gorsze dni. Skąd w ogóle pomysł na taką produkcję? To jest nasz wspólny pomysł. Moi koledzy lubią bardzo tematy zombie, a koleżanki lubią kryminalistykę. Połączyliśmy te dwa tematy i wyszedł film. Norbert Syrek, jestem głównym bohaterem. Jaka to rola? Rola Jima, detektywa. Niestety nie udaje mu się w jego zawodzie. Nagle natrafia na trop i może wrócić na szczyt. Wszystko składa się na cały projekt. Przygotowaliśmy się do tego praktycznie pół roku. Efekt jest całkiem dobry, co będzie można zobaczyć 10 lipca. Najtrudniejsze elementy tego projektu dla was? Chyba to będzie charakteryzacja, zważywszy na to, że nie mamy zbyt wielu charakteryzatorów oraz ludzi do charakteryzowania jest bardzo dużo. Anna Wołowicz. Jestem scenarzystką, operatorką, charakteryzatorką i aktorką nawet. A sama charakteryzacja, jak ją wykonujesz? Głównie to jest na bazie gliceryny i żelatyny. To są rany dla zombie. No i dużo kolorów. Było bardziej. A już wcześniej się charakteryzacją zajmowałaś? Jak było Halloween i tam jak mi się nudzi. A czy filmowa charakteryzacja różni się od tej na Halloween? Niespecjalnie, tylko musi być bardziej taka wystrzałowa. Czyli żeby przed kamerą to lepiej wyglądało? Tak. Kiedy zobaczymy efekty waszej filmowej pracy? Premiery naszego filmu zaplanowaliśmy na 10 lipca. Mam nadzieję, że odbędzie się w Usteckim kinie Delfin.